Siemanko wszystkim. Piąta rano. Wilgotność 1500%. Masakra. Leje. Leje, jak słyszycie. Cały czas leje. Muszę się stąd zwijać. W nocy o 22 miałem... Wieczorem o 22 miałem kontrolę policji. Jakiś zatroskany obywatel zadzwonił na policję, widząc namiot jakiś przy drodze pod domem. No i co? No i zadzwonił, przyjechało dwóch policjantów. Wystraszyłem się, że to jacyś kurde przestępcy, bandyci czy ktokolwiek. I mówią, nagle świecą latarkami po namiocie i krzyczą halo, halo, już sięgam po, już sięgam po nóż. I nagle słyszę, proszę wyjść, policja. Dobra, wychodzę. Dowód kazali dać, daję dowód. Patrzą się na mnie, pan Dariusz. Ja mówię, no pan Dariusz. A co pan Dariusz tu robi? Ja wyjadę na taką wyprawę dookoła Polski po prostu. Nie miałem gdzie się zatrzymać. Deszcz leje, wieczór się zbliżył. Chciałem się przenocować. Mam tu zgodę, mówię, tego właściciela. Aha, a to nie pan z tej wyprawy dookoła Polski? Ja mówię, tak. Gdzieś tam, nie chyba na Facebooku widzieli, czy coś. Aha, no dobra, no rutynowo musimy sprawdzić. Tam rzucili w bęben, sprawdzili. Wszystko gra. To dziękujemy, miłej nocy, dobranoc. A jaką pan trasę jeszcze sobie ustala, coś tam? No powiedziałem im, pogadałem chwilkę, poświecili lampką po wózku to wykrywacze. Nie, nawet nic się nie odezwali, co nie. Dlatego było wesoło. No ale co, no leje od rana, a trzeba jechać, co nie. Także zwijam się i spadam. Nawet nie będę sobie robił tu żadnego siadania ani kawki. Dopiero odjadę, jak stąd kawałek, jakieś może zadaszenie czy coś, z jakiś przystanek. To dopiero się jakąś przerwę małą zrobi, bo no muszę szybko stąd zjeżdżać, ponieważ jest to jakiś właściciel, co może przyjechać w każdej chwili z Poznania, a mówią właśnie ci właściciele, że tu też mieszka i jest psychiczny trochę, także... Nie chcę tu mieć jakichś sporów z nikim, nie, także uciekam. No jest za chwilę 7. Musiałem się zatrzymać, bo oczy mi opadają. Muszę wypić kawkę, zjeść jakieś śniadanie. Mam 60% baterii w telefonie. Jeden ten mały powerbank naładowany. Także nie wiem, czy mi starczy w ogóle, no powinien starczyć do wieczora, na dojechanie gdzieś. Ale muszę znaleźć miejsce, gdzie będę mógł naładować te powerbanki. Najlepiej się wykąpać, ponieważ wczoraj nie miałem możliwości gdzie wykąpać. Troszkę posuszyć te ciuchy muszę, rozwieszę tą plandekę i pod tą plandeką porozwieszam ciuchy. Bo pomimo tego, że wózek jest szczelny i od góry nie leci woda, to jednak od dołu ten materiał nasiąka i w środku jest wilgotno. I wszystkie ciuchy są wilgotne, zakłada się wilgotne ciuchy, jest zimno. No nie jest fajnie, pogoda nie jest fajna. Mam nadzieję, że to minie, że z powrotem będzie ładna pogoda. Zobaczymy, jak to będzie. Wszyscy pytacie się o... No nie wszyscy, ale dużo osób pyta się o wykopki. O wykopki, o poszukiwania. No rzecz jest taka, no... Nie mogę w każdym miejscu, gdzie stanę, brać, wykrywać, lecieć, kopać. Po pierwsze, jechałbym 3 lata wtedy, a mam ustalony termin mniej więcej i chcę się go trzymać. Po drugie, no nie jestem w stanie mieć żadnej zgody na wykopaliska, na poszukiwania, więc jechałbym, gdy ktoś by mnie capnął. W tym momencie mam poważne problemy. Co wtedy z rowerem, z wózkiem, z wykrywaczami? Trzeba też pomyśleć o tym. I takie teksty, że to jest kanał tematyczny o poszukiwaniach. Nieprawda, to jest mój kanał. I szczerze mówię,
wrzucam na kanał w sumie to, co tylko na co mam chęć. Oczywiście jest to, są to poszukiwania, jest to historia, bo mnie to interesuje. Będą poszukiwania, na 100% obiecuję. Nie wiem, czy to będzie za chwilę, czy to będzie jutro, czy to będzie dzisiaj, czy za tydzień, ale będą one. Ja wiem, że nie będę codziennie wrzucał jakichś poszukiwań, których nie ma, no bo bez sensu. No bądźcie cierpliwi, po prostu bądźcie cierpliwi. Wszystko będzie dobrze. No jak widzicie właśnie na swoim ekranie, jest siódma, a tu tylko pada, a o 8 i 9 mają być burze. W tym momencie będę w środku lasu. Będzie problem, żeby się gdzieś schować. Nie wiem, czy po prostu do 9 sobie tutaj nie posiedzieć i po prostu trochę przeczekać. Może byłoby lepiej. Może to mądry pomysł. Znowu strata 2 godzin. Ale chyba nie będzie wyjścia. Zobaczymy poza tym, jak to będzie. I w końcu jestem w jakimś mieście. Jest to miasto Zbąszyń. Tak się nazywa. No i kolizja kolejna. Czyli porwało mi się pończo. No nie wytrzymało napięcia jazdy przy jeździe. Gdzieś tymi nogami szarpało, się rozerwało. Muszę zainwestować sobie w płaszcz przeciwdeszczowy, taki najtańszy, zwykły, bo to nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś solidniejszego, bo i tak może się porwać w każdej chwili. A z niego zrobię użytek, ale to jak już dzisiaj gdzieś zacumuję, jest godzina dopiero 10:00. Fajnie, przede mną jeszcze kupa jazdy. Znalazłem tutaj po drodze sklep Plusa, gdzie jadę właśnie zaraz do niego kupić jakiś pokrowiec na telefon, żeby nie mógł, bo jest cały czas wilgotny, cały czas jest mokry, cały czas go wycieram, ale to nic nie daje. Zrobiłem porządki w wózku, powyciągałem wszystko, ciuchy trochę przewiało, trochę wyschły, a na dole wózka pościelałem worki foliowe na śmieci. Także już od dołu nie będzie ta wilgoć ciągła, ciuchy będą suche. Jadę dalej. Zrobiłem przy polu. No głupota przy polu, bo od pola bardzo silnie wieje, co nie? I tutaj wybruszenia są. Ale butla działa, woda na kawę się grzeje. Zaraz będzie obiad. Kurczak dzisiaj z ryżem. Nie wiem, że to gówno nie jedzenie, ale zawsze coś ciepłego, pożywnego się coś tam zje, co nie? Przyjechałem gdzieś z 50 km, jak na razie, jest godzina około 13:00, także jeszcze z 40 może mi się uda, no jak będzie, jakie warunki, no jest tak czasem, że nie da się jechać. Fajnie, bo teraz asfaltówką sobie lecę, jest gitara. Zadam obiad, jadę dalej, trzeba będzie szukać już pomału miejscowości jakiejś, gdzie będzie można chodzić, szukać, prosić ludzi, żeby przenocowali gdzieś tam na noc w dzielnicy, nie? Gdzieś tam z tym namiotem. No i najlepiej by było naładować baterie i powerbanki, bo jest beznadziejna sytuacja już, co nie? Dobra, ja sobie jem. Dzisiaj no nic, nie ma nic ciekawego, nikt się nie odzywa, nikt się nie zgłasza. No a pogoda jest, jak widać, nie da rady nawet wyjść, żeby po polu pochodzić. Jest tu obok pole, nawet fajnie skoszone. Nie ma szans, gdzie przy tej pogodzie. A, tak poza tym to kupiłem poncho, nie mieli płaszczy przeciwdeszczowych, ani spodni, niestety, no moje już są przemoczone. Poncho jest dobre, tamto było z takiej ceraty sztywnej, dlatego pękła łatwo, ta jest taka elastyczna, tak szybko się nie porwie, a jest dobra, no nie przepuszczam, pod spodem suchy jestem, a jechałem naprawdę wielką ulewę, teraz już mniej pada, no takiego także się sprawdza. 15 zł w wędkarskim. Rzecz powiem, no dobra, co tam jeszcze?
Kupiłem pokrowiec na telefon wodoszczelny. Także 25 zł dałem za to, ale no kurde, tak, telefon się nie zamoczy, ani się nie porysuje, nie ma szans. Także zabezpieczenie telefonu wskazane jest. Co następne? No, byłem na zakupkach, jak widzieliście. Także mam na dzisiaj na obiad, na kolację, jutro na śniadanie i praktycznie jeszcze na obiad. Także mam zapas żarcia, picia, wszystko jest. Fajnie jest, tylko żeby nie ta pogoda. Mogłoby być lepsze. Mogłoby tak nie padać. Jakby tak nie padało, to było pięknie, a nawet jakieś wykopki by były. Toż to cyrk jakiś. Jak ja jadę, to leje jak diabeł. Ale jak tylko zatrzymam się gdzieś, żeby odpocząć chwilkę, to normalnie przestaje padać. Zaraz wyruszę, znowu będzie lało. Nogi, buty, spodnie mam tak przemoknięte, że jest normalnie Meksyk roku, co nie? Masakra. To no nic, trudno. Może mi się uda gdzieś dzisiaj zagrzać i osuszyć, wykąpać, naładować powerbanki. O właśnie, telefon muszę naładować, zaraz zdechnie. No i dobra, i zaraz jadę dalej. No i leje. Już teraz znowu trochę przestaje. Ale dawało ostro. Muszę jechać dalej, muszę znaleźć miejsce na nocleg. Za mną jakieś w dzisiejszym dniu 60 km. No jeszcze zdychę zrobię. Mam nadzieję, chyba że dojadę do jakiejś miejscowości bliżej i tam zostanę na noc, ale nie jestem pewien, no co, jak to będzie wyglądało. Żebym miał powerbanki naładowane, zostałbym tu w lesie, laski ładne, piękne, do chodzenia przede wszystkim. Piękne, czyste laski, także tutaj bym się rozbił i też by nie było problemu żadnego. Ale no nie mam aku, zaraz mi w ogóle telefon zdechnie, mam jeden powerbank już takiej rezerwy zapasu. Także no co, no trzeba jechać dalej. I tam na wprost jest dom. Jestem w mieście, kurde, zapomniałem nazwy, później wam powiem nazwę miasta. Jestem w mieście, to jest dom, w którym mieszkają gospodarze tego oto ugoru. Są tu ugory, które dzisiaj oczywiście spenetruję sobie jak najbardziej. Gdzieniegdzie jest niska trawka i można sobie śmiało pochodzić w tych świerkach, może coś ciekawego tu wyjdzie. Ale do rzeczy. I pozwolili mi tutaj rozbić namiot, jeżeli będę potrzebował jakiejkolwiek rzeczy, spraw, coś tego, to mam uderzać do nich, czyli pójdę z tymi powerbankami, żeby sobie u nich naładować. Także jestem spokojny o dzisiejszą noc. No spokojny nigdy nie można, spokojnym nigdy nie można być, ale jestem w takich zaroślach. Tam jest jedna droga, tu jest w sumie druga droga. Tu taka polna, tu taka główna. Ale co, no tu jestem odsłonięty. Zaraz jeszcze plandekę rozłożę. Nie będzie mnie tutaj widać, słychać. Będzie fajnie, sądzę, że będzie fajnie. No i co, i obóz jest rozłożony. Rozbity. Jest plandeka, jest wszystko. Namiot nie zmoknie, nie ma prawa. Także jest ekstra. Dodatkowo wózek zamknięty, rower przypięty, nikt nie ukradnie. O, tu mam miejsce do gotowania, do siedzenia, można sobie usiąść wygodnie. Namiot też już rozbity, pościelane, wykrywacze leżą. Zaraz biorę altka, idę połazić, zobaczymy co na tych ugorkach wyjdzie. No i dobra, ja na dzisiaj kończę. Chciałem powiedzieć, bo osoby do mnie piszą z jakimiś chorymi pretensjami o to, że na przykład nie jestem w tym miejscu, gdzie kiedyś tam przed wyjazdem planowałem, że w tym dniu będę. Czy to jakieś chore jest? No normalne, no okazało się, że no nie da rady w takim tempie i tylu kilometrów, tak jak pokazywała to nawigacja, tak jak to obliczałem podczas tego, gdy zanim wyjechałem, że będzie to tyle zrobionych kilometrów, no nie da rady zrobić tylu kilometrów w takim czasie. Poza tym no zdarzają się różne sytuacje po drodze. Było raz to, że źle poprowadziła nawigacja, drugim razem odpadło koło gdzieś tam od wózka, no. To co ja mam teraz, nie jeść, nie spać i jechać, bo kiedyś powiedziałem, że ja w tym dniu będę tam.
bez sensu, no. Dzisiaj, że powiedziałem, że to zrobię 2 tygodnie, nie powiedziałem, że zrobię to 2 tygodnie, że przewiduję na to 2 tygodnie, ale może to być dłużej, może to być krócej, bo nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie się działo po drodze. I tak to mówiłem i tego słowa trzymam się cały czas. No i tak to wychodzi, no przecież to już widać od razu, że na dzień dzisiejszy widać to, że no nie jestem w stanie przejechać tego wszystkiego w 2 tygodnie. Oczywiście będę w każdym miejscu, które mam zaznaczone, które było ustalone wcześniej. Chyba że w tym miejscu nie ma w ogóle, nie ma sensu jechać, no to po prostu omijam to miejsce, omijam, nie wiem, wybieram sobie jakiś tam skrót i walę, co nie, troszkę krótszą drogą tam. Powiedzmy zawsze te 10 czy 20 km sobie nadgonię, bo jeżeli w tym ja mam jechać specjalnie do tej miejscowości tylko po to, żeby obejrzeć tą miejscowość i pojechać, no to jest dla mnie bez sensu, bo miałem być tam umówiony z kimś, tak jak tutaj z jedną miejscowością, którą ominęłem, bo miałem być umówiony z kimś tam. Nagle ta osoba się nic nie odzywa, nic nie pisze. W dniu wyjazdu, gdzie miałem jechać do tej miejscowości, prosiłem, żeby pisać właśnie najlepiej w komentarzu albo gdzieś. Tak, chcę się spotkać w tym jutro, tak, tak, tak i tyle, i tyle. Dobra, jestem, co nie? Ale jeżeli nikt się nie odzywa, nikt nie pisze, no to mówię, dobra, to znaczy, że w tej miejscowości nikogo nie ma. W ostatnim dniu, jak już właśnie skróciłem drogę, no bo nikt się nie odezwał, skróciłem drogę, pojechałem sobie, odbiłem obokiem, ominąłem tą miejscowość. W tym dniu, już gdy będąc w połowie drogi, ktoś mi pisze na maila, nie na maila, na messengera, że słuchaj, no to możesz przyjechać jednak do mnie, bo coś tam, no trudno, no przecież ja teraz nie będę zawracał, nie będę robił 100 km więcej, żeby no, zobaczyć tę osobę, no a jeszcze by było może tak, że ja dojadę tam, a ten ktoś napisze, ty słuchaj, jednak nie, dzisiaj nie dam rady, bo coś tam, no krótka piłka, no dajcie spokój. To jest to bez sensu. Dlatego nie rozumiem tego, jaki ktoś może mieć pretensje o to, że nie jestem tam, gdzie zakładałem. No bo nie jestem. Będę tam w każdym miejscu, w którym założyłem, ale no nie, na pewno nie w tym czasie, który był ustalony. Może mi się uda później trochę nadgonić, bo będzie taka możliwość, co nie? Na razie jest taka pogoda, a nie inna. Muszę często robić przystanki. Zamiast tam powiedzmy tych 100, 100, 110, 120, które zakładałem dziennie kilometrów, jest po 80, po 70. W ładną pogodę było 90. No i trudno, nie da rady więcej. Nie da rady. No, ten ciężar to wszystko, jest to nie do przeskoczenia. Tym bardziej, że wyskakują różne przeszkody na drodze i tyle. Dobra, niepotrzebnie się denerwuję, bo to jednostki jakieś wypisują i szkoda naprawdę sobie nerwu psuć i na wieczór się denerwować przez takie coś. Pozdrawiam Was oczywiście. Do jutra, jutro rano. Będzie troszkę może z wykopek, a później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, do jutra.